ciąg dalszy. Prawie sobie usunęłam save'a, ale jest dobrze, jest dobrze. Będziemy się rozwijać i będzie pięknie. I będzie pięknie i będziemy bawić się w Boga. Ale już się bałam, że mi się usunął save i to tak solidnie się zestresowałam, że no mada, ojojoj. Najgorzej. Bym się załamała, gdy musiałam to robić wszystko od początku. Idziemy do naszej nowej restauracji i sprawdźmy, co tu się dzieje. I no menu, inaczej gdybym miała menu nieogarnięte, to bym nie mogła... Idzie turysta. Głodny na 30%. Sprawdźmy. Czemu kuchnia nie pracuje? Czegoś mu brakuje? Nie ma pieca. Stop. Pauza. Czemu nie ma pieca? A co ten piec mu nie pasuje? Przepraszam bardzo. Temu panu co piec nie pasuje już? Architekt. Czemu on nie może piec? To on... Po co mi dwóch kucharzy? Może ja nie powinna mieć... Czemu mam dwóch kucharzy? Ja może powinna mieć jednego kucharza. Po co mi tu teraz dwóch kucharzy? A jak oni są rozstawieni? Czemu siedzi dwóch kucharzy, jak ja wynajęłam jednego na daną godzinę? Miał być jeden kucharz. Eduardo. Ten, który nie może gotować. Bo jakaś druga kucharka mu zajmuje stanowisko. Jeden kucharz do jednego pieca chyba. To czemu on jest w pracy? Czemu on jest w pracy? Zrobiła pizzę. Patrzcie, jaka ładna. Zaniosła. To jest turystyczna ta pizza. Przyszły hajsy. I zadowolony jest? Jest zadowolony. Ocena mebli, pizza turystyczna może być droższa. I już, od razu. Turistico będzie droższa. Turistico za tania. Turistico. I już, na razie zwiększymy im cenę do 140. Mogą płacić zadowoleni, to już. Postęp osiągnięty, szef kuchni. Wyjdźmy. Ty jesteś staruchą, tak? Turystką. A ty? Otwarte. Co to za goleś? Gruba ryba. Mieszczą się. O, ja tu będę taką kapustę trzepać w tym miejscu, że o matko. Moja droga wnuczko stryjeczna. A więc masz teraz dwie restauracje. Pan Andrisetti zawsze był lojalnym członkiem zarządu moich rzymskich restauracji. Nie wiem, co powiedziano ci na temat śmierci twojej matki, ale zmarła. Gdy miałeś zaledwie 2 lata. Przyczyna zgonu jest trochę podejrzana. Lekarz stwierdził atak serca w wieku 28 lat. Twój ojciec już wtedy zniknął. Nie pojawił się też na pogrzebie, choć o śmierci twojej matki trąbiły gazety na całym świecie. A twój dziadek zginął tragicznie zaledwie kilka tygodni wcześniej. Dorastałaś w sierocicu, nie wiedząc niczego na temat swojego pochodzenia i swojej rodziny. Wierz mi, była to najtrudniejsza decyzja, kiedykolwiek byłem zmuszony podjąć, ale życie toczy się dalej, teraz twoja kolej. Rzym może być twój, jeśli tylko po niego sięgniesz. Znaczy tak z dupy, że ogólnie to czemu się nie mógł mną zaopiekować? Co za wujek stryjeczny. Wysłał mnie do sierocińca, a teraz niby mu gada mi o restauracji, ale jak byłam w sierocińcu, to mu nie przeszkadzało. O, tu jest senior party. Ogólnie. Dostała. Turystka. Senior. Nie, sami turyści. I zadowolona jesteś? Ocena pizzy zależy od jakości składników pizzy oraz przepisu. Ocena obsługi zależy... Aha, obsługa i pizza. Meble im się podobają. I zajebiście. Znaczy, bardzo fajnie. Słup się nie mieści! Wiem, co mówię. Wiecie co? Trzeba zmienić pizzę. Ja nic nie chcę mówić, ale pizzę trzeba przerobić. No, trzeba przerobić pizzę. Ogólnie turyści są w stanie dużo zapłacić. Turystiko może być... O, te trzeba sprawdzić, jak z kasą. O, ta pani. Ciekawe, jak jej pizza. Z pieniędzmi, czy przypasi, czy nie. Pasi. Pizza może być jeszcze droga. Dobra, zróbmy tak. Niestety, bardzo mi przykro, moi drodzy. Ja wiem, że to jest ciężka sprawa, ale trzeba zrobić pizzę nowe. Trzeba zrobić tak. Pizzę dla turystów. Znowu. Sprawdźmy, czy mamy, wiemy, jakie oni lubią składniki. Lubią kalmary i lubią pietruszkę. Warzywa, ryby, zróżnicowanie, mięso, przyprawy. Kalmary i dużo pietruszki. No to moja pizza jest w miarę, jeżeli chodzi o turistico. Popatrzmy, może spróbujemy przynajmniej zrobić podobną, ale inną. Turistico. Jest warta 18. Jakby obniżyć koszt produkcji. Kalmary. Tutaj dobrze trafiłam i w pietruszkę. Patrzcie, jak się wstrzeliłam. Albo poczekam jeszcze, może się dowiem. Chociaż jak przygotuję inną pizzę z innymi składnikami, bo wiecie, ja muszę testować nowe składniki. Z tuńczykiem. Takie obskurne meble mi się podobają? Tak. Cześć, Żydolek.
Co się nie mieści? Dorzuć jeden piec. Będę musiała zamknąć restaurację. A po co mi dorzuć? Na razie się... Czekajcie. Może tak. Stop. Wracam. Opuść piekarnię. Na razie... Zobaczymy, czy ktoś będzie wychodził bez pizzy. Ostatnia pizza. Ona zjadła. Ja bym tu kelnerkę dodała. Dobra. I idę po kelnerkę. O tych, w tych godzinach. Pracownicy. Teraz godzina 14. Tutaj. Kelnerkę bym jeszcze jedną dała. Kelnerzy. Takiego ogarniętego kelnera za 300. Ja myślę, że on mi zarobi na to. Dobra, sprawdźmy. Brak składników. Śmigają. Ten jest niezadowolony. Gruba ryba jest... Nie otrzymał pizzy. Jest srogo. Oho, grube ryby są obrażone. Nie ma składników. Trzeba mi zapasa, kogoś od zapasów. Stop, pauza. Trzeba mi kogoś od zapasów. Jeszcze jednego ziomka. Pracownicy. Tutaj brakuje mi gościa od zapasów. Jak on przychodzi w trakcie. Mam tutaj trzeciego albo magazyn. Tam takiego sprawnego. Zobaczymy, czy zbankrutuje. Za 200. A ja nie chcę kelnera. Usuń go. Chciałam zaopatrzeniowca. Szybkiego, sprawnego, dobrego. To jest chyba dobry jakoś do ceny. Okej. Okay. Nie zjadła pizzy? Nie otrzymała pizzy. No bo nie ma składników, no to co mam poradzić? Tu jest jakiś duch. Tu jest jakieś powiadomienie. Dobra, co z nimi? Brakuje pieca. Mogłabym robić szybciej pizzę, ale nie mam pieca. Jak będzie zamknięte, to wtedy wejdę w architekta. Na razie nie ma co tracić zysku. No zdarzają się, widzicie. Idzie druga kelnerka. Chociaż niepotrzebnie, chyba ją wzięłam. Patrzcie, jak latają z tymi pizzami. O, może lepiej. Dobrze, patrzcie, jak leci z pizzami. Hajs się zgadza? 12 tysięcy. 13 tysięcy. Zadowolona? Czas. Bardzo zadowolona. Ocena obsługi zależy od jakości pracy kelnera. Super. Brakuje tylko oceny pizzy. Pizzę będzie trzeba poprawić. A ty? Został przez słabą kelnerkę obsługiwany chyba. Turystka. Bardzo zadowolona z wszystkiego. Szybko poszło. Tylko mało gości teraz. Dwie kelnerki czekają i co? I nie ma kogo obsłużyć. Jeden kucharz. Czemu ten kucharz jest w pracy? Czemu z dwóch kucharzy w pracy jednocześnie? Idź sobie. Wymiana składu. Jeden kelner, jedna kucharz. Ona cały chyba się zbugowała, bo ona jest cały czas w pracy. Jest cały czas otwarte to miejsce? Od 18. Trzy zmiany pracuje. Dopiero... Aha, czyli ja... Ja dopiero mam przerwę między 6 a 12. Żeby dodać drugi piec, jeżeli w ogóle go potrzebuję, bo na razie mam jednego kucharza. W ogóle nie ogarniam, co w pozostałych. Się tak zajęłam jedną, że nie ogarniam, co w moich pozostałych, kurde, knajpkach. A jak ta knajpka pracuje, tutaj jest coś marnie. Jak ty jesteś zadowolony z obsługi? Jesteś z niczego niezadowolony. Obsługa marna... O nie, szybko. Ale tu mogłabym kelnera wymienić tak naprawdę w tym miejscu. Pracownicy. Która jest godzina? Jest 20. Czyli to jest ten kelner. Szybkość, uprzejmość. Nie, no nie jest źle. Szybkość. To już ma... Coś z twarzą się stało. Ona ma jakieś plamy na twarzy. No nie wiem. Ten jest niezły. Tego mogłabym w ogóle zwolnić chyba. Tego zwolnię. Szkoda pieniędzy. A ty zadowolony jesteś? Zadowolony. Ujdzie, szczerze mówiąc. Bym powiedziała, że ujdzie. Czy u was ktoś jest? Dobra, w tym miejscu trzeba zrobić architekt. Kontynuuj. Chciałam... Po co to zrobiłam? Coś chciałam dodać drugi piec. Ale w sumie nie potrzebuję drugiego pieca. Cofam to. Burmistrz, dobry klient to opłacający klient. Skoro twoja restauracja jest już otwarta, przyda się przyciągnąć więcej gości, żeby cały biznes był dochodowy. Piekarnia zwiększy marżę w zysku każdej pizzy z menu do ponad 70%. Oszalał. Oszalał, no. Menu. No, oszalał, no. Tu trzeba priorytet na tych.
trochę większy, finanse. Czyż? Dochód 5. Sprzedane pizze. Ok, 5000 zysku mam. Dziś, wczoraj, 2 dni temu. Dziś. Sprzedane pizze. Pracownicy. Ulepsz budynek, meble. Spełniono prośbę burmistrza. Rozmowa o pieniądze. Przyciągnięto. Tak, marża do zysku, już, już. Ale to nie mogę w jednym miejscu. Nie mogę dać różnych cen. Dlaczego nie mogę dać różnych cen w każdym miejscu? Przecież to jest. Głupie. Czemu marży nie mogę zwiększyć tutaj? Pożyczka. Wczoraj. Lawenta ta druga. Zamknięte. Będzie otwarte od 3 w nocy, chyba. Tak? Pracownicy. Bo ja zamknęłam, cholera. Straciłam możliwość zarabiania, głupia pinda. A następna zmiana o północy się dopiero zaczyna. Najgorzej. W cenzko musisz chyba zwiększyć tylko. Po 70. No co to, to. Studencka. 70. Zapisz. Okej. Sprawdźmy następną pizzę. Studencka, staruchowy wąż. Stówka, no. Chyba, a jeszcze któreś mi brakuje. Studencka oferta już jest na 80, a na 70. Na minimum wymagań dam. Okej. Owocowe marzenie. Turistico też jest ładnie. Turistico może być droższe w ogóle. Turistico dałbym na 150. Zapisz. Delikatnie bym zwiększyła. Staruchowe marzenie, owocowe marzenie. To jest super. Studencka oferta. No i jeszcze Robolo, pizza Robolo. Nie, to nie była ta. Robocza podeszwa. 70, zapisz. No niestety, okej, tak musi być. Dostosowano marżę zysku 70% wszystkich tych, których mam. Menu. Tu mam 3. 70, 70, 70. Co im nie pasuje? Czemu mi to nie ten? Mam przyjąć gości. Ale bym dostosowałam. Na każdej speed spend z menu. Staruchowy wąż, studencka oferta, turistico, staruchowy wąż. Albo tu nie ma ich jednej pizzy. Może bym wprowadziła pizzę dla tych bogaczy. Może więcej niż... Czekaj. A więcej niż 70. O kurde, faktycznie, zobaczyliście to. A ja nie zobaczyłam. Znaczy, widziałam tylko liczbę 70, a znaczku już nie zwróciłam uwagi. Zastanawiam się, czy tu dodać owocowe marzenie. Do tej. Robocza podeszwa. 80. Kontynuuj, okej. Okay. I studencka oferta. 80, zapisz. Okej. I chciałabym jeszcze w sumie dodać tutaj jedną pizzę do menu. Dodam pizzę owocową. Może się ogarną ci moi ci. Spróbuję owocowe marzenie dodać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zobaczymy, czy będą. Student zaraz będzie płakał. Jedna kelnerka daje radę. Nie daje rady. Na tę zmianę też musi być kolejna kelnerka zatrudniona. Teraz. Pracownicy. Kelnerka. Taką sprawną bym chciała kelnerkę. O, tą wezmę sobie. Na nocną zmianę. Parcie ludu. Jeden kucharz może nie ogarnąć. Parcie jak nosi. Dostałaś pizzę? Zadowolona. Meble się jej podobało. Obsługa za wolna. Przyszła druga kelnerka. Przyszła. I będą nosić. Jeden kucharz wystarcza na jedną zmianę. Powinna wychodzić teraz już. Czy ten tylko za kasę zadowolona? Ona w ogóle staruta nie dostała pizzy. Owocowe marzenie. Pewnie składników nie ma. Nie wiem. Nie dostała owocowego marzenia. Zjadła. Ale wolno była obsłużona.
14 tysięcy mam. Cały czas zarabiam. Kiedy wypłaty? Policja jadła. Policjanci patrolują okolice ważnych budynków w mieście. Nie pozwoli mi na to zbliżyć się do twoich gangsterów, bo ich złapią. No moich gangsterów? Tak mam nie pozwolić. Turistico lubi. Czy... Okej, okay, czas. Meble mu się podobały. Powinnam chyba bardziej dopasować się do turystów niż do staruchów, wiecie? Okej, okay, zmiana idzie. Ja tu, wiecie co, ja tu robię zmianę i robię. A tu robię zmianę. No tak, architekt. Do turystów muszę być lepiej. Staruchy są zadowolone, a ja powinna mieć wystrój wnętrz dla tych. Turysta. Rustykalne, nowoczesne lubi. Typ, czyli nas. Gruba ryba i tak jest niezadowolona. Dobra. Już lecimy nowoczesne. Nowoczesne, współczynnik stylu. Krzesła. Bo tutaj za ciasno zrobiłam. Tutaj postawię jeden stolik. Pyk. 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 Ten stolik bym dała troszeczkę dalej. No mówię, grube ryby i tak są niezadowolone. Więc zmienimy pod turystów, którzy przynoszą nam tutaj całkiem sporo zysków. Turysta, nastolatek, student. Gruba ryba kręci nosem, ale ujdzie w tłumie. I są bardzo zadowoleni. Turysta i nastolatek. I okej, okay. I staruszkek. A co staruchy lubią? Staruchy. Rustykalnie. Mogę im lampy pierdyknąć, klasycznie. Albo klasyczne krzesła. A gdybym wzięła, sprzedała krzesła i dała klasyczne krzesła, jak to wpłynie na ten? Rustykalne, klasyczne. Okej, okay. Nie jest teraz nikt niezadowolony. Okej, okay. To już kumam. No turyści najwięcej hajsu nam to dają, to co ja się będę zastanawiać, ma iść w turystów. Okej, okay, turysta, nastolatek, staruszek, a bo to jest, to jest jakiś styl? Styl prosty. A gdybym wzięła styl prosty, sprzedała i dała rustykalno-nowoczesny? Zaraz sprawdzę. Robotnik jest niezadowolony. No i trudno się mówi. Rustykalno-nowoczesne. Student się nagle zadowolił. A widzicie, robotnik jest niezadowolony tylko. Patrzmy na turysta, jest w raju. Już przestał być w raju. Znowu jest w raju. Nie jest w raju. Nie jest w raju, nie jest w raju. Nie jest w raju. Okej, okay. A gdyby zadowolić na tyle grubą rybę. Okej, okay. I zrobić jeszcze jeden w stylu nowoczesnym. Staruchy się nie zadowoliły. Albo w prostym. Staruszek. A staruchy jaką lubią? Staruchy rustykalne. No to ja nad czym się zastanawiam. A czemu się nie cieszą? Przecież też lubią rustykalny. Nie kumam tego. A prosty, jakbym dała? Prosty, klasyczny. Albo klasyczne w ogóle bym wzięła. Klasyczne krzesła. Nikt nie jest zadowolony, tak naprawdę. Sprzedam. Studenci, na razie studentom pasuje. A ja bym ten nowoczesny jeszcze raz dała. Staruchowie grymaszą. Chyba, żebym im dała krzesła.
Turysta mniej zadowolony. Ok, czyli nowoczesne krzesła. Ogólnie to on już jest zadowolony, tylko że staruchy wtedy tracą, no. Wylane. Gruba ryba się wkurzyła. Ale nastolatek się zadowolił. Stawiaj na młodych turystów. Spróbuję z takim tym. Najwyżej po dniu znowu zmienię. Zobaczymy, jak to będzie działało, dobra? Lecimy. Nowa zmiana nam się zaczyna. Ogólnie by się przydało wyposażenie jakieś nam tutaj ogarnąć, panowie i panie. Pracownicy, o którą mamy godzinę, jest 8:30. Powinien jeden zaopatrzeniowiec tutaj działać cały czas i nie wiem, nie widzę, żeby tu jakoś specjalnie donosił cokolwiek. My zaczynamy od 12, czyli za 2 godziny. Tu by ktoś zjadł pizzę, ale nie może zjeść pizzy, bo nie ma stafu, no. Co z zaopatrzeniem? Jeden piec mi wystarcza, czyli tak, dwie kelnerki przy tak wielkim ośrodku. Sprawdźmy, co podoba mu się. I pizzę trzeba poprawić, i kelnerka do dupy. Kelnerka do dupy. Kto tu teraz pracuje? Od 13, pracownicy. Która to jest kelnerka? To ta coś, Aleksandria. Aleksandra. Aleksandra chyba. Obsługuje go Dobora. Zobaczymy, czy jest zadowolony. A nie. Obsługuje to ta druga. Jest mało uprzejma może. Zaraz się dowiem, czy on jest zadowolony. Nie jest z niej zadowolony, ani z mebli. Ale jedzenie i czas mu pasuje. Teraz tak, teraz ta druga, która obsługuje. Zobaczymy, kogo druga obsługuje. Druga stoi i udaje, że pracuje. Nie wiem, czy w ogóle jest potrzebna. O tej babie. To jest kto? Turystka. Tej turystce ma przynieść pizzę. Przynieść tej turystce. Może ja powinnam jeszcze jednego kucharza zatrudnić. Dwie osoby czekają. Nie ma składników. Trzeba mi zaopatrzeniowca. Albo magazyn w końcu. Pracownicy. Ten ziomek musi być tutaj w ogóle. Trudno już będzie bez zapasów. On nie może gotować, bo nie ma pizzy. Nie ma składników na pizzę. Wyszła bez pizzy, tak? Turystka. Nie, zjadła. Kto wychodzi bez pizzy? Zjadłeś pizzę? Nie otrzymano pizzy. Dla staruchów. Dobra, czyli składniki. Pracownicy. Starucho... menu. Staruchowy wąż. Na 60% musi być więcej zaopatrzenia. No ale teraz już nic nie poradzę. Wychodzi dużo osób bez pizzy, wychodzi chyba. Nie może zjeść pizzy. No kasa leci. Na razie zarabiam. Nie jest tak źle, no. Brakuje mi składników, zaopatrzeniowca. No ale teraz już sobie nie wezmę nowego zaopatrzeniowca. Się wymieniają składy. Gdzie są kelnerki? Jest to jakiś kelner? Mam jakiegoś kelnera? Idzie zaopatrzeniowiec? Idzie kelner. Dobra, dalej nie ma składników. Tylko nie wiem jakich, do czego. To wyszedł bez pizzy. Zjadasz pizzę? Turystko? Turistiko, zjadła. Długo już musiała czekać. Zjadasz pizzę? Turistiko. A ty? Nie otrzymał pizzy. Turysta, nie otrzymał pizzy. Brakuje składników. Już są składniki, doszło wszystko, widzicie? No niestety, no tak bywa czasami. O, niezadowolona. Nie otrzymała pizzy. Student. Może nie, mój kucharz może nie ogarnia. Może to w tym miejscu powinno być dwóch kucharzy na każdej zmianie. Gordon Ramsay by tam zrobił rewolucję. Jak tam gierka lepsza od dwójki? No na pewno ma dużo ładniejszą, znaczy no ładną grafikę mam, wiesz. Ja grałam w Pizza's Connection, nie pamiętam którą część, dawno, dawno temu, jak byłam jeszcze małym dzieckiem. A czemu teraz nikogo nie ma? O godzinie 21:00. Powinno być sporo ludzi. Nie ma nikogo. Cała 21:00 nie ma ani jednego klienta. Student. Wystrój się jej nie podoba? Zjadła studencką ofertę. Student. Wszystko jej się spodobało. I meble, i wszystko. Odwiedzający. Trend. Idealnie, bardzo dobrze. Status. Łańcuch dostaw. No te dostawy chyba kuleją, też mi się tak wydaje. W ogóle to ja to kliknęłam? Coś z dostawami jest. Kurczę, tak mi ochoty narobiłaś, że aż zamówiłem pizzę.
kto stawia piec w stylu pompejskim na środku kuchni. To jest rustykalny styl. Policja przyszła. Tu rzecz im nie odpowiada. Ale dużo im też odpowiada, no zależy na kogo trafi. Burmistrz, pierwszy dzień okazał się małym sukcesem. Zawsze warto starać się poprawić swój bilans. Sprawdzać dzienne raporty, by dowiadywać się o słabych punktach restauracji i kwitować. Dzięki temu sprzedaż jeszcze więcej pizz. Sprzedane pizze. 50 w 24 godziny. Spełniono poziom burmistrza, zobaczymy czy mi się to uda. No, przydałoby się zmienić jak pizzę. Rodzaj pizzy. Ja myślę, że to pierdyknę w 24 godziny, na luzie. Już mam 5. Trochę mało. Co z małą drugą pizzerią? Wydaje mi się, że tutaj coś jest nie halo. Czemu tu nikt nie przychodzi? Dobra, stop, ja tutaj dam drugą kelnerkę. Pauza. Ja tu dam jeszcze jedną kelnerkę o 3 w nocy. Pracownicy. Kelnerka. I taką niezłą dodam. O, jest. Tu dodam kelnerkę. Tak. Jeden kucharz, dwóch kelnerów. Przyjdzie drugi od razu, czy nie dzisiaj? O, jest, od razu, patrzcie, dwóch kelnerów i wszystkich obsługuje. Idolo. Ja to na luzie zrobię. 50 pizz to dla mnie. Wystarczy drugiego się... Widzicie, jak ładnie przypilnowałam? Tutaj coś mało. Gości, coraz mniej. Coś... Ciekawe jestem, jaka ocena jest tego miejsca, bo są dwie kelnerki, a tu nie ma kogo, komu pracować. Policja przyszła. Nie potrzeba mi tu dwóch kelnerek o tej godzinie. Pracownicy. 5 rad ranem. Te wywalę. Nara. Nie potrzebujecie. Jedna kelnerka. W ogóle tu nikogo nie ma. To zła godzina. 6 rano. Miałyby być dużo ludzi, a co? Ani jednego starucha. No nie wiem. A jak w tej drugiej miejscówce? 14 pizz, a co jest... Dwie restauracje, dopiero z 6 rano, to może jeszcze nie tak źle, ale coś tu się nagle wydarzyło. What a bullshit. Mogę ich wyrzucać cały czas, czy ja tracę jakąś reputację za wyrzucenie kelnera? Nie ma składników, stop. Okej, ta restauracja ma problem. Tu brakuje mi dostawcy, pracownicy, która mam godzinę 7 rano. Dostawca się nie spisał, jest marny. Może lepszego dostawcę bym sobie wzięła. Chciałam sobie go za 300. Jest 7. Zaraz kończy pracę. Mogłabym tego wywalić i wziąć sobie bardzo dobrego dostawcę. Zaraz skończą. O, tak zrobimy. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Dobra, tu... Nie, pauza. Muszę go dać teraz jeszcze raz. Bo przecież on... Masz godzinę. Do 9. On musi przyjść tak. W takim razie dzisiaj. Dostawę zrobić. Tak. Oparciak przyleciał. Od razu przybiegł z rzeczami do dostawy. Dobra, teraz was obsłużę ładnie. Już są wszystkie składniki. Czyli dostawców lepiej droższych brać. Czemu mi zniknęło nagle 3 gości? Zobaczyli ceny i stwierdzili, że pierdzielą. Tu nikogo nie ma. To zamknięte chyba. Dobra, skupmy się na tamtej teraz znowu z powrotem. Wróćmy do tej pizzerii. Jest zamknięta i zaczyna swoją pracę o godzinie 18. Matko. A co się stało z trzecią zmianą? Przecież ja miałam 3 zmiany. Tu nikt nie zarabia. W sumie z drugiej strony między to jest najsłabsza pora jest. Nikogo tu nie będę miała chętnego do pracy. Pracownicy od 15 mieli chyba przychodzić. No nie, no miały być 3 zmiany. A ja przestawiłam kelnerki. Od której mogę mieć jeszcze? Od 15, 12. Zdążę jeszcze. Pauza. Od 12 sobie zrobię jeszcze jednego kucharza. A to zaraz, najwyżej go zwolnię. Kucharza takiego bym sobie wzięła. Jednego średnio ogarniętego. Średniego ogara. Po cenie. Wzięłabym sobie takiego przeciętniaczka. O, chyba, że lepszą pizzę, żeby robił troszeczkę. Za 300, no tak marnie, szczerze mówiąc, mam wybór. Obczajcie, jacy beznadziejni ci kucharze są. 380, trochę drogo.
Samo wynagrodzenie będzie takie drogie. Może to, albo to za 240. O, tego sobie wezmę. I jedną kelnerkę, zawsze coś. Kelnerzy. Kelnerki mogę wziąć takie... miłe. Niech będą powolne, ale miłe. Wezmę takie dwie. Miłe, ale... co ja zrobiłam? Nie chciałam kucharza, chciałam kelnera. Out. Zacięło mi się chyba. Ej, czemu to się zmieniło? No mam już tutaj, czekaj, bo coś kliknęłam i nagle wszystko się zmieniło. To nie ta pizzeria. Dobra, to jest ta pizzeria. Uprzejmość, okej. Okay. Jestem w dobrej teraz chyba, tak? Od 12 mam zacząć pracować, Lenia. Come on. Jedna starucha już przyszła. My jesteśmy, no, trochę jeszcze piw trzeba wydać. Zobaczmy, czy będą zadowoleni. Babcia? Zadowolona, ale kelnerka jej się tak mogłaby być fajniejsza. A ta? No, średnio zadowolone są z moich tych staruszki. Z moich kelnerek. 17 pizz. A to jest otwarte miejsce? Otwarte, nikogo nie ma. Czy tu w ogóle jest jakiś kelner w tym momencie? Mango. Pracownicy, teraz godzina 13. Nie mam ani jednego kelnera. Chodź tu. Mam jakiegoś kelnera w ogóle? Nie, ten kelner już... jeszcze raz, pracownicy. Kelner. Dobra, jest kelnerka. Bo nikt nie podaje. Przyniosła jedną, drugą, zaprosiła o zamówienie. Jedna, druga. Go. Dobrze sobie radzi, dziewczyna. Okej, pizzę wydaje sprawnie. Jak tutaj stoimy? Tutaj za dużo kelnerek o tej godzinie. Zaraz jedną zwolnię. Tu by sobie jedna spokojnie porodziła kelnerkę o tej porze. Pracownicy. Ta pani jedna z nią przy... ta jest niepotrzebna, nara. Jedna szybka sobie poradzi. Do widzenia. Ogólnie, czy dobrze reputacja nie spada, jeżeli chodzi o obsługę, nie? Bo czasami w niektórych tajkonach jest tak, że jak macie... o, zmniejsz kelner. Jak tej pani smakuje pizza? Gruba ryba. Jest owoce morza. No, składniki są, ale może spokojnie jeszcze podać... dobra. Owoce morza będą jeszcze droższe. Dzwoni, że u nas w ciąży! Za co wykarmi dziecko? Nie pokazywała żadnego zaświadczenia od lekarza, że jest w ciąży. Owocowe marzenie. Cena. 200%. Dobra, $30, jolo. 210%. Zobaczymy, ile na tych grubych rybach się da się zarobić. Turystiko poszła. Jest też za tania. Dobra, turystiko też może podrożyć. Ja tu zaraz im pierdyknę takie stawki, że o matko. Turystiko. Turystiko może być warta $21. Kontynuuj, okej. Okay. No okej, tu mam jednego ziomka. Co z moim drugim biznesem? Coś wolno pracują. Brakuje mi dużo pizzy. Ej, gdzieś nie dałam rady. W 6 godzin nie dałam rady obsłużyć tylu klientów. Czemu nie dostał pizzy? 30 pizz. Jeszcze 20 pizz w 5 godzin mam sprzedać. Jak mam to ogarnąć? Dostałaś pizzę? Dostała. Dostał. 30 pizz. Tutaj coś się nie za bardzo dzieje. Czemu czekacie na pizzę? Może teraz by się przydała kelnerka. Ale jednak kelnerka powinna sobie poradzić z tyloma ludźmi. Czemu wychodzisz? Zjadł już, zadowolony. Najadł się, mógł więcej zapłacić. Dopiero przyszła. Następna osoba. Następna osoba. Bo dopiero zamówienie przyjęte. Czy wyszedłeś bez pizzy? Nie, zjadł.
No ładnie sobie chyba radzi ten kelner. Powiedziała 35 pizz. 36 pizz. 3 godziny, no nie wiem. No nie wiem. Może być ciężko. Ktoś pracuje? Ty zjadłeś pizzę? Zjadł. Tutaj wolno się pracuje. Muszę na to miejsce policzyć niestety. Dobra, idę w kelnerkę jeszcze jedną. Pracownicy. Kelnerzy, 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 kelnerzy. Dawaj go. Jest drugi kelner. Jeszcze 8 pizz, 2 godziny mi zostało. Gdzie jest drugi kelner? Odwiedzający, no wiem, że wzrost jest. No masakra, nie ma drugiego kelnera, nie przyszedł. Jeszcze 6 pizz w godzinę. 5, 4. Nie da rady, nie zrobiłam. Fuck! Gdzie jest moja kelnerka? Czy naprawdę 4 pizze mi zabrakło? Brakuje mi... O matko. O matko. Dupa. 12:18 wzięłaś. Aha, czyli to moja wina. Albo z pierwsza w nocy. Tutaj trzeba tak... No... Nie, to dalej źle ustawiłam. Tutaj muszą być dwóch kelnerów. Oj, zlamiłam to. O matko. No dobra, ale chyba na razie zysk przynosi mi ta działalność. Hajs rośnie po prostu. Ja chyba otwieram ten. Napływał na twoje konto, tylko działająca gospodarka. Dobrze, gospodarka. Jestem bardzo zadowolony z twoich wyników, ale może uda ci się jeszcze bardziej podkręcić. Należało mnie prawdziwym szczęściem. Sprzedane pizze, dwie restauracje, 55. Dobra, powolutku. Trzeba mi chyba wszędzie pracownicy od 6. Nie wiem, tak bym w razie czego wzięła jakąś najtańszą kelnerkę, chociaż żeby zaczęła podawać. Tylko liczy chodzi o wydane pizze, nie to. Ja chciałam kelnerkę. O, ta jest w dobrej cenie. 250. 77? Biorę ją. O, po taniości. Czytam jego. Dobra, czy wy pracujecie? Po co mi tu dwóch kelnerów, jak to jest jeden zbędny? O tej godzinie? Dobra, jeden kelner o tej godzinie w tym miejscu jest zbędny. Montiago. Dobra, która jest godzina? Od 3 do 9. Jednego mogę zwolnić. O tego, nara. Od 12 tu pracują. Strasznie dziwne godziny otwarcia, nie? Dobra, zaopatrzenie jest, kelner jest. Mam 3 chętnych. 3 dzieci. 0 pizz sprzedanych, a jest godzina 12. Przecież to się nie uda. Tu nikt nie przychodzi. Tu mi trzeba jeszcze jednego, pracownicy. Teraz jest godzina 13. Tania pomoc robocza. Nie, to jest kucharz. Dwóch kucharzy? Znaczy dwóch tych. Nie, nie, nie. Chcę moją kawiareneczkę tutaj. Ile mam tu klientów? No mało tych pizz! 40 godzin. Tu w ogóle dwóch kelnerek nie potrzeba, ale... Znaczy kelnerów. Tu dobrze kelnera drugiego wzięłam na... Czemu nie ma pizzy? Nie ma składników. Pauza. Pauza, pauza. W tym momencie trzeba nam tutaj... Tutaj trzeba nam jeszcze jednego magazyniera i to takiego sprawnego. Tego wezmę.
Zaraz skończy pracę. Dobra, niech idzie donosi. Ktoś wyszedł. Dwie osoby wyszły, trzy osoby wyszły, cztery osoby wyszły. Gdzie jest mój dostawca? Chyba dupa. O Boże. Jaki to jest trudny biznes w ogarnięciu. O matko. No dostawców mi brakuje. No widzę, że nie ma dostawcy, no. I że sami studenci, a ja nie mam mu co podać. Trzeba raz ustawić, nie zmieniać, kto to jest. Bogacz. To miejsce mi tylko zarabia 36 godzin. Jeszcze to są dwóch kelnerów. To jest? Nie ma pizzy. Nie ma składników. Nożesz, kurde! 18. No i jest tu zaopatrzeniowiec. I pracuje od godziny. Co z nim jest? Jest szybki! Może magazyn powinnam wybrać? No matko, GG. To GG, nie da rady. 30 godzin, no... Prawie 30 pizz. Co z tą... Za dużo przyspieszania czasu chyba zrobiłam. Co to jest jeden ziomek? Jeden ziomek, jeden kelner. Może jeszcze jedną zmianę powinnam dodać. Co? Pizza, owocowe marzenie. No, uwielbiają, a wiecie, że hajsu za to smarują. Rotacja pracowników większa niż w fabrykach. Taka płaca, taka praca. Obsługa do pizzy nie musi być najlepsza, średnio wystarczy. Najważniejsze, że jest produkt. Jeżeli będzie produkować dobrą pizzę, to kij tam w oko z obsługą. Pizzę jedzą ludzie mniej zamożni, więc nie musisz dbać o stałych klientów. Jak to nie? Ja tu mam sporo bogaczy. Odwiedzający, zmalało mi. Wyszli sobie. Aha. Wyrzuciłam trzech klientów w tym momencie, bo zamknęłam pizzerię. O północy. Może mi tu brakuje. Przecież tu jest najlepsza... Co jest, cholera? Pracownicy. Jeszcze raz, zmienię sobie. Nie ten, tylko ten. O północy nikt nie pracuje. Podałam ich od trzeciej. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. O północy tutaj dużo chętnych było. Nie da rady. 24 godziny. Ci pracują niepotrzebnie, dwóch kelnerów mam. Od razu obsłużeni, patrzcie. Pyk, 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 od razu. Pyk, pyk, pyk. No tutaj chociaż może te dwie kelnerki to nie taki głupi pomysł. Niech stoją. Niech pracują na siebie. Tam dopiero za 10 minut otwieramy. A tu ładnie obsłużeni. Dam radę. Został mi 24... O Jezu, ta restauracja dobrze funkcjonuje teraz. Spójrzmy tutaj. Bo tutaj coś nie za bardzo. Nie ma chętnych. Coś się zniechalo z tą pizzą. Czemu ona taka półnaga chodzi? Dostała pizzę od razu. 42. Damy radę. Ej, dam radę teraz. Gdzie poszedł kelner? Tutaj jest. Okej, to nie była kelner. Myślałam, że oni na stojąco siedzą i... Znaczy, na stojąco jedzą. Ale oni nie jedzą na stojąco. Jaki jesteś zadowolony? Ogólnie faktycznie, może lepszych kucharzy trzeba brać. Takich, co naprawdę zacną pizzę robią, nie? A klienci agresywni, naciągacze, oszuści, ta gra tego nie uwzględnia. Skandal! Idzie w reklamy. Znaczy, na razie chyba wyrobię limit, bo widzę, że... Mam 25 godzin, więc na luzaku. Nie ma bata, żebym aż tak skrzeniła. To jest jakaś nie... szósta rano z dupy. W tym miejscu. Szósta rano. Zaobserwowałam spadek. Zaraz będzie... Zaraz mi się tutaj ta skończy. Czekajcie, 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 bo mi się tu zaraz zmiana skończy. Od 6 rano. Ja tu muszę dorobić jeszcze jedną zmianę. Wezmę dobrego kucharza. Tutaj nie ma, widzicie? Trzeba nam jednego kucharza, jedną kelnerkę bym dała. Jeden kucharz, który robi dobry produkt, ale może nawet trochę wolniej. O, tego sobie wezmę. Ja z tu ludzi zatrudnionych. Przecież ja zbankrutuję. Czy ja dalej zarabiam? To jest pytanie. Bo się skupiłam na wydawaniu pizzy, a... O. Dobra. Żebym się zaraz tu zamknął, a ci nie dostaną pizzy i wyjdą. A ja potrzebuję jeszcze tutaj więcej tych pizz.
Zmiana przyszła. Zobaczmy, czy mi się to opłaciło. Czy oni zarobią na swój żywot? Spada mi kasa. Policja tylko przyszła. Czyli słusznie trzeba było zamknąć. No sprawdzimy, no. Dobra, jedną pizzę podała. Drugą pizzę podała. Ile zarobiłam przy tym? Dobra, czyli dobrze zrobiłam jednak. Dobrze, dobrze. Nawet jeszcze jeden kelner. Czyli po prostu chwila była zastoju, godzina. A reszta leci, patrzcie, leci z koksem. Podaje tę pizzę. Leci. Leci wariatka. Patrzcie, jak wżera staruszek, zadowolony z siebie. Cztery pizze, maleńka, musisz jeszcze zanieść. A zadowolony jesteś? Jeszcze nie wiadomo. Okej, wychodzi. Zobaczmy, czy to przypasowało. Nie jest jakoś super zachwycona oceną pizzy. Wydaje mi się, że nad pizzami trzeba popracować. Tym razem nam się udało wykonać zadanie. Doskonała robota, bardzo mnie cieszy, że masz swoje miejsce w świecie biznesowego Rzymu. Stoisz teraz na własnych nogach. Ach, przy okazji, mam tu list adresowany do ciebie, który kiedyś by przysłał... Ktoś przysłał do ratusza, nie mam pojęcia, kto jest nadawcą, ale na razie coś ważnego. Anonimowy list, w którym ktoś twierdzi, że niewielki lokal nad Sekwano był kiedyś ulubioną restauracją twoich rodziców. Nad Sekwano? Well done! Dziękuję, Cloud Atlas. Dzięki wielkie. Dzięki. Kontynuuj. Nad Sekwano. Który to jest lokal nad Sekwano? Gratulacje. Ha! A teraz wzywacie Paryż. O kurde. Do Paryża? Czyli byłam w Rzymie, teraz do Paryża. Następny level. Ha, ha, ha. Udało się! Udało się. Udało się. Moi drodzy, udało się. Aż mogę... Słońce nam aż zaszło delikatnie. Możemy się... Och, matko. Nie, nie, przegięłam, sorry. Dobra, mamy kolejny etap przed nami. Ja bym dała pauzę. Dałabym pauzę, bo teraz będzie bardzo dużo budowania. Bardzo dużo będzie się działo, będzie bardzo dużo budowania. Przeprowadzamy się do Paryża i tam będziemy działać. Tam będziemy tworzyć kolejną pizzerię. Nie wiem, chyba teraz będę miała jedną pizzerię i będę musiała jedną rozbuchać maksymalnie. I w ogóle ile tu roboli jest! O, ale będzie fajny odcinek. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, łapeczka w górę, subskrypcja i oczywiście podajcie na Twitch TV/YorkQueen. Pa, ju.